Jeżeli ktoś nie zna, w ogóle nie zna się w ogóle na sprawach związanych z aplikowaniem o środki powodziowe czy o stanowienie się środków powodowych, dlatego wypisuje takie bzdety. Naszym zdaniem to nie są bzdety, tylko to są po prostu niezałatane dziury na drodze powiatowej. Zarząd mówił, przekazano przez Wydział Rozwoju Lokalnego Edukacji i Zdrowia informacji dotyczącej konieczności podjęcia decyzji o sposobie zatrudnienia dyrektora Centrum Polonii Przewodni Turystyki i Rekreacji w Brniu. Zarząd powiatu postanowił, że decyzję w tej sprawie podejmie na kolejnym posiedzeniu. Ja chciałam Państwa zapoznać z korespondencją, która wpłynęła do Rady Powiatu. Wpłynęło pismo pana Marka Kumińskiego, Dąbrowa Tarnowska, ulica Grunwaldzka 52. Skierowane na moje nazwisko. Pozwólcie Państwo, że odczytam. W związku z sprawowaną funkcją zwracam się do Rady Powiatu za panie pośrednictwo za podjęcie działań w związku z niedopełnieniem powierzonych obowiązków przez Zarząd Drogowy w kwestii odśnieżania chodnika wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej. Ta sytuacja świadczy o tym, że sprawy mieszkańców są dalece obce członkom Rady, a w szczególności radnych z tego okręgu, który w ogóle się nami nie interesuje. Proszę podać z imienia nazwiska tego radnego oraz kontakt do zgłaszania spraw mieszkańców. To, że Rada Powiatu zajmuje się swój czas prezentacją bielizny osobistej na sesji Rady, świadczy, że powiat jest zbędny i pora, by mieszkańcy opowiedzieli się, czy tacy radni oraz funkcyjni powinni reprezentować mieszkańców. Ufam, że mimo wszystko Rada Powiatu rozważy ten problem dla dobra ogółu mieszkańców i pokaże, że w tak dobrej, a uciążliwej sprawie podejmie skuteczne działania. Za podjęcie działań na tę sprawę serdecznie dziękuję. Podpisany pan Kumiński. To jest pismo, które wpłynęło od jednego z mediów lokalnych. Z posiadanych przez nas informacji wynika, iż starosta Dąbrowski nie wykorzystał możliwości starania się o środki zewnętrzne, które pozwoliłyby wyremontować znacznie więcej i znacznie bardziej gruntowne dróg powiatowych uszkodzonych w wyniku powodzi. W związku z tym pragnę spytać pana starosty, dlaczego nie złożył pan stosownego wniosku, zaś panią przewodniczącą proszę o przekazanie niniejszego pisma radnym powiatowym jako członkom organu kontrolującego zarząd powiatu, by zajęli stanowisko w tej sprawie, zwłaszcza też komisji rewizyjnej. Z naszych informacji wynika, że w powodzi w 2010 roku powiat Dąbrowski nie aplikował do MRPO, choć było więcej niż pewne, iż może otrzymać około 15 milionów złotych, co pozwalałoby wyremontować w pełni i znacznie bardziej gruntownie niż teraz około 20 km dróg powiatowych na terenie gminy Szczucina, na przykład w okolicy Słupca, Manioła, Worków, Świdrówki, Brzezówki, Suchego Gruntu, zniszczonych przez powódź. Czy można wytłumaczyć niestarania się pana starosty i kolegów z zarządu powiatu o tak duże środki finansowe? Jest to tym bardziej niezrozumiałe, że środki takie uzyskały bez problemu inne samorządy, które wymontowały w pełni drogi zniszczone przez powódź. Z posiadanej przez nas informacji wynika, iż rezygnacja z tak dużej możliwej pomocy z MRPO winna być uznana za istotne zaniedbanie. Będę wdzięczny za rychłą odpowiedź pana starosty, pani przewodniczącej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Dąbrowskiego. Ja nie mam takiej kompetencji, aby ewentualnie to pismo skierować do Komisji Rewizyjnej. Bardzo bym prosiła Radę o wyrażenie opinii w tej sprawie. Jakieś pani przewodnicząca się powołała na jakieś enigmatyczne pismo jakiegoś medium lokalnego. Nie wiemy na razie, o co chodzi, czy to jest też objawione jakąś tajemnicą, czy znowu przepisy danych osobowych przeszkadzają pani przeczytać, które medium się z takim zapytaniem skierowało. Natomiast prosiłbym również panią przewodniczącą, chyba że jest to o wiarę ustawą danych osobowych, że nie wolno czytać. Jednych pani czyta, a drugich pani nie czyta. Proszę pana, podpis jest na drugiej stronie, po prostu nie zauważyłam. Jest to podpisane przez redaktora naczelnego, prawdę mówiąc, pana Marka Ciesielczyka. Jeżeli jest wniosek, żeby komisja tutaj się bezpieczeństwa zajęła, proszę bardzo, bo myślę, że tutaj nie ma nic do ukrycia, materiały są. Jeżeli ktoś nie zna, w ogóle nie zna się w ogóle na sprawach związanych z aplikowaniem o środki powodziowe czy o stanowienie się środków powodowych, dlatego wypisuje takie bzdety. Wystarczy napisać panie starosto, że to są bzdety i tyle, i będziemy wszyscy wiedzieć, że to są bzdety. Bardzo proszę pan radny. Można, pani przewodnicząca, wysoka rado, szanowni państwo, o ile się orientuję, myślę, że w tym przypadku tutaj Małopolski Regionalny Program Operacyjny nie jest przeznaczony na usuwanie skutków powodzi, z tego co jest mi wiadomo, i aplikowanie o środki do tego na wykonanie dróg powodziowych
to raczej nie ma najmniejszego sensu. Natomiast można z tego programu budować drogi, czyli wykładać swoje pieniądze, składać wnioski, na pewno takie rzeczy. Natomiast z tego, co mi jest wiadomo, a koledzy samorządowcy również tutaj w tym siedzą, MRPO nie służy środkom powodziowym, służy po prostu budowie dróg i innym szeregu, innym jeszcze działaniom w normalnym trybie, tak jak się składa wnioski. Jesteśmy niedaleko Szczucina. Tak wygląda niewyremontowany po powodzi fragment drogi od Szczucina w stronę Maniowa. Według naszych informacji ten kawałek mógłby być wyremontowany, gdyby powiat zabiegał o dodatkowe fundusze. Starosta co prawda twierdzi, że to jest nieprawda, ale postaramy się to wyjaśnić. Jakby nie było, tak wygląda właśnie ten kawałek drogi. Część drogi została wyremontowana za fundusze z innego programu, natomiast według naszej informacji wynika, że można było, powiat mógł się starać o fundusze z innego programu, które by pozwoliły na remont na przykład takiego kawałka drogi. W tej chwili jedziemy drogą od drogi głównej Szczucin-Dąbrowa, odbijamy w kierunku Brzezówki i mamy tutaj też sytuację podobną. W tragicznym stanie jest ta droga. Ona mogła być wyremontowana według naszych informacji, gdyby powiat złożył wniosek o pieniądze z dodatkowego programu. W takim stanie jest droga powiatowa, która odbija od głównej drogi Szczucin-Dąbrowa w kierunku Brzezówki. Dzisiaj na sesji starosta Kwiatkowski określił nasze zapytanie w tej sprawie niestarania się przez starostwo o dodatkowe fundusze mianem bzdet. Naszym zdaniem to nie są bzdety, tylko to są po prostu niezałatane dziury na drodze powiatowej. Według naszych informacji one mogły zostać załatane, gdyby powiat starał się o dofinansowanie z programu, o którym była mowa wcześniej.